Cześć! Witajcie kochani na naszym kanale. Odpalamy nową serię o nazwie Zapytaj Groomera. Właśnie na naszym kanale będziemy odpowiadać na Wasze pytania, które będziecie zadawać w komentarzach na różnych platformach, więc serdecznie Was zapraszamy. Dziękujemy za Waszą aktywność. Na naszych kanałach social media pojawiało się bardzo dużo pytań dotyczących pielęgnacji psów. Wybraliśmy kilka najciekawszych, ale oczywiście na wszystkie odpowiemy, bo mamy nadzieję, że ta seria Wam się spodoba i odcinków będzie więcej. I będziecie aktywni. Kolejne pytanie brzmi, czy powinno wyrywać się włosy z uszu u psa? Na sam początek musimy zastanowić się, co włosy w środku ucha powodują. Po pierwsze powodują, że gromadzi się tam większa wilgoć. Po drugie, nie dochodzi powietrze, a to ucho powinno się dotleniać. Te dwie rzeczy powodują w konsekwencji, że dochodzi do stanów grzybiczych i do chorób w środku ucha. Z naszego doświadczenia wynika, że w momencie, kiedy uszy są depilowane, pozbywamy się automatycznie chorób, które w środku występują. Ostatnio miałem taki przypadek pieska, który miał straszny stan w środku, miał bardzo, wręcz no, błoto w tym uchu, ponieważ stan był bardzo mocny, bardzo wiele miesięcy dostawał antybiotyki, wydrapywał to ucho, no, miał bardzo potężne problemy i właścicielka już składała ręce, nie wiedziała co zrobić, weterynarze też nie wiedzieli, bo cały czas rekomendowali nowe to preparaty, które były wprowadzane do ucha. Ja zaproponowałem, żeby wyciągnąć włosy z ucha, bo jak się okazało, w środku no było gęsto, nie było w ogóle widać małżowiny w środku. Właścicielka zdecydowała się spróbować, no bo co miała do stracenia, wyciągnęliśmy wszystko, co było w uchu. Tutaj na dole możecie zobaczyć, będzie dodane zdjęcie, przynajmniej minimalnie obrazujące, jaki był stan tych włosów wyciągniętych z ucha. I na kolejnej wizycie, kiedy właścicielka do mnie przyszła po półtora miesiąca, ucho było zdrowe, w środku już nie było żadnych problemów, pies nie dostawał żadnych antybiotyków już do ucha. I do tej pory nie ma żadnego problemu, a minęło już wiele miesięcy. Dlatego my jesteśmy zwolennikami wyciągania włosów z ucha, z uszu, w sytuacji, kiedy pies nie ma żadnych innych stwierdzonych problemów i kiedy nie ma odgórnego zakazu właściciela, bo oczywiście my nie robimy nic na własną rękę. Jeżeli właściciel przychodzi i stwierdza, że on tego nie chce robić absolutnie, to oczywiście my możemy tylko rekomendować, ale decyzja należy do samego właściciela. Ale z naszego doświadczenia wynika, że pozbycie się nadmiaru włosów ze środka ucha powoduje, że ten stan docelowy jest odpowiedni i nie ma żadnych problemów chorobotwórczych. Pytajmy też o jednej rzeczy, że są rasy psów, gdzie te włosy w uszach nie wyrastają. Są też w danych rasach poszczególnych, gdzie niektóre psy mają większy problem, inne tego nie mają, więc to jest kwestia indywidualna. To, że Twój pies na przykład ma 2-3 małe włoski w uszach, nie oznacza, że musisz je za każdym razem pęsetą wyrywać i ich pozbywać psa. Mówimy o stanie zbyt dużym. Spróbuję odnaleźć jakieś zdjęcie i dodać tutaj poniżej, żebyście mogli zobaczyć, o jakim my stanie mówimy, ale na pewno go zauważycie. Jeżeli tych włosów jest za dużo i nie widzicie, co dzieje się w środku ucha, oznacza, że tych włosów jest po prostu niepotrzebna ilość. Podsumowując tą tematykę, musimy zwrócić uwagę na to, czy ucho się wentyluje. Jeżeli jest zatkane włosami, powinno się wentylować, ażeby nie dochodziło do stanów zapalnych. Ale jeżeli otwieramy ucho psa, a tam mamy dosłownie kilka włosków, nie skupiamy się na nich. Dla nas najistotniejsze jest to, aby ucho się wentylowało. Mamy kolejne pytanie. Mam psa, który nie lubi się kąpać. Jak go przekonać? Kochani, oczywiście najłatwiej jest przyzwyczajać psy w momencie, kiedy mamy do czynienia ze szczeniakiem. Jeżeli mamy do czynienia z dorosłym psem, jest trudniej. Odwołuje się nie do sytuacji ekstremalnie trudnych, ale do najczęstszych pytań, które zadają nam klienci. Więc w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze szczeniaczkiem, to już na wstępie mamy o wiele łatwiej. Przygotowujemy sobie ulubione ciasteczka pieska i przyzwyczajamy go stopniowo. Najpierw, kiedy wybierzecie prysznic, bierzecie go ze sobą po to, żeby on przyzwyczaił się do samego dźwięku. Jeżeli kolejnym krokiem, to
wykonywanie tej kąpieli, ale w sposób bardzo spokojny. Pamiętajcie o tym, że jeżeli Wy jesteście wyciszeni, uspokojeni, to przekazujecie te emocje swojemu pieskowi. Za każdym razem nagradzacie go za ładne stanie, aby ta cała pielęgnacja była wykonana bardzo spokojnie. Następnie, jeżeli chodzi o kąpiel, pamiętajcie, że najczęściej psy boją się, kiedy polewacie je wodą z wysokości, kiedy ten strumień wody bardzo w sposób taki intensywny dotyka ich skóry. Starajcie się zmniejszyć ciśnienie wody, weryfikujcie, czy woda nie jest zbyt gorąca, to jest bardzo istotne. Kiedy mamy delikatnie ciepłą wodę, mały strumień, w taki sposób spokojnie przyzwyczajajcie psa. Jeżeli widzicie, że on coraz bardziej jest wychillowany, uspokojony, możecie to ciśnienie troszkę zwiększać. Ale wszystko małymi kroczkami. Nie oczekujcie, że pies od tak nagle pokocha kąpiel. A co w sytuacji, kiedy mamy większego psa? Kroki są takie same, identyczne. Tylko Wasza cierpliwość musi być dużo większa. Niech tych prób pielęgnacji w kąpieli będzie więcej. Nie poddawajcie się, ale pamiętajcie, że Wasz spokój jest najistotniejszy, bo to Wy jesteście osobami, które kierują psa w kąpieli. Jeżeli w tej kąpieli będzie chaos, Wy będziecie się kłócić ze swoim partnerem, kto ma trzymać, będziecie krzyczeć, to pies będzie absolutnie przerażony. Wy musicie wewnętrznie być uspokojeni i tak jak wspomniałam wcześniej, na delikatnym ciśnieniu wody, bardzo powoli, bardzo spokojnie, spokojnym tonem, nie krzykiem, uspokajać psa i w taki sposób stopniowo przyzwyczajać do kąpieli. Dodam tylko z naszego doświadczenia, wydaje mi się, że większa ilość psów lubi bardziej kąpiel niż samo suszenie. Dlatego też myślę, że w kolejnym odcinku moglibyśmy się skupić też na kwestii przyzwyczajenia psa do suszenia, bo możliwe, że duża część osób z Was ma taki problem. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy ten temat rozwinęli, bo myślę, że jest on też ciekawy. Tak, jedną rzecz, którą mogę dodać, to jak spłukiwać wodę z psa. Pamiętajcie, że tą słuchawkę prysznicową musicie bezpośrednio słuchawką prysznicową dotykać na przykład głowy albo ciała z psa. Nie lać tej wody z wysokości, bo to psa przestraszy, z bardzo nisko, delikatnie, spokojnymi ruchami, a na pewno wszystko będzie w porządku. Reasumując, pamiętajmy o tym, co powiedziała Kinga i o tym, że każdego pieska można przyzwyczaić do zabiegów pielęgnacyjnych, ale nie możemy być pod tym względem bardzo wymagający. Musimy zrozumieć psa, zrozumieć jego lęki, dać mu przede wszystkim czas, żeby mógł przyzwyczaić się do tych zabiegów, a to na pewno zaprocentuje przyszłości i piesek będzie ten rodzaj może nie uwielbiał, ale akceptował. Moi drodzy, to już jest koniec naszego spotkania. Było nam ogromnie miło. Cieszymy się, że byliście z nami i oglądaliście ten filmik, ale pamiętajcie, żeby powstał kolejny odcinek i seria się rozwijała, musicie być z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Daniu, dzwoneczka, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, ponieważ bez tego nie będziecie wiedzieli, że powstał kolejny odcinek. Aby być współtwórcami kolejnego odcinka, napiszcie komentarz poniżej z kolejnym pytaniem, które Was nurtuje, na który powinniśmy odpowiedzieć. Znajdziecie nas również na Instagramie, więc serdecznie Was zapraszamy do śledzenia. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!